Powiatowy zarząd dróg prace naprawcze prowadził będzie w sumie na odcinku około 300 km. Po okresie zimowym wytypowaliśmy drogi, które najbardziej potrzebują w pierwszej kolejności remontów cząstkowych. Rozpoczęliśmy remonty 2 tygodnie temu. Wyłoniliśmy dostawcę masy bitumicznej, jest to firma Włodan z Pabianic. Pobieramy od nich masę, remontujemy drogi. W ostatnim okresie, w sumie od dnia dzisiejszego, mamy drugi termos do przewozu masy wynajęty z firmy zewnętrznej, a to dlatego, że nie jesteśmy w stanie na jednym termosie uzupełnić tych ubytków w miarę szybko i sprawnie. Ta zima szczególnie dała się we znaki drogowcom. Ta zima była, można powiedzieć, powinniśmy być wszyscy przygotowani do zimy. Zima to zima, ale zima ta była dłuższa niż pozostałe z poprzednich lat i były duże wahania temperatur, które no niestety najbardziej wpływają na ubytki na drodze. Na masę, którą wypełniane będą ubytki, powiat zabezpieczył w tym roku 200 tysięcy złotych. Zabezpieczyliśmy w budżecie 200 tysięcy złotych na pobieranie masy bitumicznej na gorąco. Teraz jesteśmy w trakcie rozstrzygania przetargu na remonter, na 2 samochody dodatkowe, ale to musimy mieć temperaturę minimum 15 stopni na plusie, aby można było korzystać z tej usługi. To jest 160 tysięcy w tym roku przeznaczamy. W zeszłym roku na remonter było zabezpieczone 115 tysięcy złotych. No wiadomo, ubytków jest więcej i zima była gorsza z tego względu. Dopóki prace naprawcze nie zakończą się, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na drogach.